odpowiedzialności indywidualnej człowieka. Przecież my, chrześcijanie, wierzymy w zasadę, że każdy jest kowalem własnego losu. Przecież nie zakładamy, że na sądzie ostatecznym będzie jakaś tolerancja, czy będzie prawda, tam sprawiedliwość społeczna, tylko że będzie normalna sprawiedliwość i że odbywa swoje grzechy. Nie będzie tak, że ponieważ ty należałeś do grupy takiej i takiej, to będziemy przetrwali lepiej. Kto bierze za swoje grzechy? Tak, to jest podstawa naszej cywilizacji. Akurat to wynika z chrześcijańskich tych korzeni, tej cywilizacji, z całą pewnością. I to jest oczywiście negowane. Tam państwo ma inną rolę i u Niemców, i u Rosjan, u Żydów nie. U Żydów jest jeszcze inna sytuacja. Żydzi nie są specjalnie państwowo nastawieni. Izrael jest przykładem niezbyt udanym przykładem utworu państwowego niestety, który padnie, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, a utrzymywany tylko sztucznie przez pieniądze, które płyną z Ameryki, czy tam Amerykanie w maleńkie państewko wkładają, sama diaspora żydowska daje około 5 miliardów, a jeszcze Amerykanie tam w pożyczkę rozbrajają na 5 albo na 10 plus 4, bo to potężne pieniądze, takie małe państwo. Jeszcze tam wgadają te technologie czasami, prawda? Poznajomość się, że Żydowi załatwiają dziennie. Także to, że Żydzi niekoniecznie są z tego nurtu, co Niemcy czy Rosjanie. Nie. To jest inna cywilizacja, ale też nie taka jak nasza. Teraz pytanie co do Niemiec. Żydzi są bardzo podobni do Niemców. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o traktowanie swoich i innych. No ale nie będziemy tym dyskutować, bo to nie jest temat dyskusji. To jest bardzo obszerny temat. Natomiast jeżeli pan mówił temat Niemiec, to tak. Narodowo to oczywiście my się Niemców nie boimy, bo tam pytam się dla Niemcy, a nie odwrotnie. Natomiast państwowo, no to państwo polskie jest, przynajmniej było do niedawna w znacznie gorszym stanie niż niemieckie. I pan ma rację. Elity niemieckie, ale elity niemieckie. One wiedzą, że interes państwowy jest ponad wszystko. Nie narodowy, nawet państwowy. Niemcy są państwowcami. I to jest prawdą, że co się robi, oni mają na uwadze interes państwa niemieckiego. I oni są bardzo długofalowi. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi w Niemczech planuje, co robić z tą Unią Europejską. Dlaczego na przykład Niemcy dają potężne pieniądze na Unię Europejską? Przecież to połowa budżetu Unii to jest Niemiec. Zastanówmy się, po co dają te pieniądze, prawda? Jaki interes w tym muszą mieć, nie? I całkiem możliwe, że sobie tak liczą w ten sposób, bo to, że oni wkładają te pieniądze w Unię, to jak Rosjanie wkładali w Związek Sowiecki. Prawda? Że tutaj zbudujemy potężne państwo i tutaj rzucimy wyzwanie Ameryce, prawda? Niemcy, nie ma sobie wyjąć pod uwagę, że Niemcy mają do Amerykanów potężne pretensje, bo my traktujemy Amerykanów jako sojusznika w dwóch wojnach, ale dla Niemców Amerykanie to jest wróg. To jest wróg, który w dwóch wojnach światowych zbił im sztylet w plecy, kiedy już wygrywali wojnę. Prawda? To jest wróg. I Niemcy po cichutku, planowo, budują sobie tę Unię, żeby w razie czego, prawda, rzucić tę całą Unię do rewanżu, wziąć na Amerykanę. Ale być może sobie planują, no dobrze, jak się nie uda, to co wtedy? No to jak się będzie rozkładała Unia, bo użyliśmy to trochę pieniędzy, to może byśmy coś z tego teraz odzyskali, prawda? I może się zdarzyć na przykład, że będą chcieli odzyskać jakieś ziemię wschodnie, znaczy dla nas zachodnie, prawda? Być może mają to zaplanowane. Tego nie wiemy, bo nie znamy planów elit niemieckich. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że oni taki plan B w zanadrzu tam mają, nie? Pakowali tyle szmalów w tę Unię, no to jakby się rozkładała, to nie będą chcieli tego tak zostawić. No, także to oczywiście trzeba mieć na uwadze. Tylko nie ma co biadolić, bo trzeba budować państwo polskie, które będzie w stanie się tego przywracać. Ponieważ ja widzę, że Państwo już wychodzą, niektórzy się nudzą, więc chciałam skorzystać z okazji zapytać Pana, ponieważ Pan ogłosił, że Pan startuje na prezydenta w roku. Może byśmy podyskutowali sobie tutaj po prostu, jak Pan ma wizję, bo
Z tego co wiem, należałoby po prostu spokojnie na razie. W obecności tutaj będących ludzi na sali coś zacząć myśleć, co robimy dalej. Bo my sobie wiadolimy, wspominamy historię, a może jakieś konkretne na dzień dzisiejszy. Ja nie kandyduję z tego ogłosu. Ja nie kandyduję na prezydenta Unii Europejskiej w tej chwili. Na Polski będę kandydował. I w tej sprawie powiedzmy jasno, można było wiele zrobić do 1 grudnia ubiegłego roku. Od 1 grudnia powstała już Unia Europejska jako państwo, to było bardzo zakamuflowane, my sobie nie zdają sprawy. Ale od 1 grudnia nie ma już państwa polskiego. Nie ma. Znaczy istnieje w jakimś sensie, jak istnieje państwo Kalifornia, prawda? Czy państwo Wisconsin, czy państwo coś tam. Na przykład jaka jest różnica między państwem Minnesota a Polską? Ona jest taka, że na przykład stan Minnesota może sobie karę śmierci wprowadzić albo ją znieść, a Polska nie może. Otóż już przed 1 grudnia, jakbyśmy wprowadzili karę śmierci, wydaliśmy podpisy. I w ogóle Komisja Sejmowa powiedziała, że nie podda tego pod głosowanie w Sejmie, bo jest to sprzeczne z zasadami europejskimi. Ale wtedy jeszcze mogła to poddać, a teraz już nie może. Od 1 grudnia żadna ustawa sprzeczna z prawem europejskim nie może być w ogóle w Sejmie podnoszona, nie może być dyskutowana. Mogę. Polska już nie jest suwerennym państwem. Jesteśmy w tej chwili częścią, prowincją Unii Europejskiej. Zdaję sobie z tego sprawę. Pan Kaczyński, który obiecywał tutaj tego, jest normalnym zdrajcą. I już od początku tak było, bo nie pamiętacie, było głosowanie w sprawie tego traktatu lizbońskiego. To się nazywa jeszcze prawda, ale wariant pozycyjnego. To przecież część osób głosowała przeciwko. Ale to było po prostu pod publiczkę. Żeby tych ludzi było przeciwko, żeby przyjąć do PiS-u. Tam są wypowiedzi tych ludzi z PiS-u, w prasie publikowane. Tak, myśmy głosowali przeciwko, ale mogliśmy sobie na to pozwolić, bo wiedzieliśmy, że i tak będzie większość za. No to my tacy ludzie przeciwko. No. To jest wszystko robione pod... W tej chwili już państwa polskiego nie ma. I oczywiście zarazem gubernatora stanu jest bardzo ważne, prawda? Takie było na Ameryce i ja na to kandyduję, co ja będę mógł zrobić, prawda? No starać się, żeby w momencie rozpadu tego wszystkiego, co jest bardzo prawdopodobne. Coraz częściej się mówi o rozpadzie Unii, ile to powstała już w rozpadzie, słusznie, ona jest skarbona, czy nie pierworodnie od samego początku. Żeby przy momencie rozpadu tej Unii, żeby Polska była w stanie wyjść z tego bez szwanku, a może nawet zyski. Także to, tym się...